Cześć, witajcie na kanale Wideotesty. Dzisiaj doradzę Wam, czym kierować się przy kupnie lustrzanki. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwsza rzecz, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to jest matryca, czyli przedmiot odpowiedzialny za to, jak będą wyglądały nasze zdjęcia. Mamy generalnie trzy typy matryc. Są to matryce na systemie Micro 4 trzecie, matryce APS-C i matryce pełnoklatkowe. Jeżeli chodzi o crop factor, to matryce APS-C mają crop factor od 1,5 do 1,7, natomiast matryce Micro 4 trzecie około 2. Crop factor jest to taka liczba, przez którą musimy przemnożyć ogniskową obiektywu, aby otrzymać ekwiwalent tej ogniskowej na matrycy pełnoklatkowej. Czyli jeżeli mamy crop factor 2,0 i obiektyw 10 mm, to będziemy mieli na nim kąt widzenia odpowiadający 20 mm na matrycy pełnoklatkowej. Z matrycami wiąże się mocowanie, na jakim mamy nasze obiektywy. Czyli dla systemu Micro 4 trzecie mamy obiektywy Micro 4 trzecie i tutaj one na innych matrycach nam działać prawidłowo nie będą. Także przy wyborze lustrzanki powinniśmy mieć na uwadze, na jakim systemie obiektywów ten aparat działa, ponieważ no, niektóre systemy mają droższe obiektywy, niektóre tańsze. Jeżeli macie już w domu na przykład jakiś obiektyw na jakimś systemie, to może warto właśnie w tą lustrzankę, a nie inną pójść, ponieważ zwyczajnie będziemy mieli mniejsze wydatki na obiektywy. Generalnie im większą matrycę posiadamy, tym dla nas lepiej. Możemy osiągnąć mniejszą głębię ostrości oraz generalnie lepiej taka matryca będzie sobie radziła przy słabym świetle. Generalnie matryce pełnoklatkowe są matrycami najdroższymi. Jeżeli chodzi o aparaty np. Canona, to najtańsza lustrzanka pełnoklatkowa zaczyna się w okolicach 6-7 tysięcy złotych. A aparat na matryce APS-C, dajmy na to Nikon D5300, możemy kupić go już w cenie około 2000 zł. Należy również obalić mit na temat megapikseli, ponieważ wiele ludzi sugeruje się przy kupnie aparatu liczbą jego megapikseli. No, oczywiście kusząco brzmią liczby 50 megapikseli i tak dalej. Natomiast nie ma to większego wpływu na nasze zdjęcia, ponieważ zdjęcia o rozdzielczości 50 megapikseli i 24 megapikseli, co uważam za standard i jeżeli nie używamy lustrzanki do celów profesjonalnych, to 24 megapiksele zwyczajnie nam wystarczą. I różnica między tymi 50 a 24 megapikselami, no oczywiście mamy dwa razy więcej pikseli, co nie znaczy, że nasze zdjęcie jest dwa razy większe. Jest oczywiście trochę większe i różnica ta nie będzie widoczna, jeżeli będziemy drukować zdjęcia w formacie powiedzmy A3, nawet większym. Takie różnice dopiero będziemy widzieli, gdybyśmy chcieli drukować nasze zdjęcie na billboardy powiedzmy. Musimy mieć jednak na względzie, że cyferki, które producenci podają przy specyfikacji lustrzanek są ważne, ale nie najważniejsze, ponieważ możemy wziąć sobie dwa aparaty, które robią zdjęcia też w 24 megapikselach, a z jednego aparatu wyjdą nam lepsze zdjęcia, a z drugiego gorsze. I tak naprawdę o jakości szumów, zdjęć i ogólnie jak aparat się sprawdza, możemy dopiero się tak naprawdę dowiedzieć z testów konsumenckich, które będziemy prowadzili również tutaj na kanale. Kolejną ważną sprawą jest mechanizm ostrości. Obecnie lansowane są mechanizmy ostrości dual pixel, powiedzmy, które są bardzo szybkie. Natomiast jeżeli wiecie, że nie będziecie robili powiedzmy zdjęć sportu, zdjęć w warunkach ekstremalnych, gdzie musicie być bardzo szybcy, to absolutnie nie radziłbym inwestować tutaj w takie drogie systemy, bo zwyczajnie nie będziecie ich używali. Zwykły system ostrości, jaki mamy w najtańszych aparatach, w zupełności nam wystarczy do fotografii portretowej, krajobrazów itd. Kolejną rzeczą lansowaną zaraz obok mechanizmów ostrości jest ilość klatek na sekundę, jakie nasz aparat może rejestrować w trakcie robienia zdjęć seryjnie. Natomiast też nie sugerowałbym się tym, jeżeli nie chcemy robić zdjęć sportom. Zwyczajnie nam to nie będzie wtedy potrzebne. Osobiście uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest nie kwestie techniczne, lecz to, jak nam aparat leży w dłoni, ponieważ możemy mieć bardzo szybkiego autofokusa, ale to nam nic nie da, kiedy przyciski leżą nie tam, gdzie byśmy tego chcieli i ustawianie parametrów ekspozycji nam zajmuje po prostu zbyt wiele. Wtedy taki szybki mechanizm autofokusa na niewiele nam się zda. Dlatego radzę przed kupnem aparatu wziąć go do ręki, sprawdzić, jak nam leży w ręce, czy wszystko jest
tam, gdzie byśmy tego chcieli, czy łatwo mamy dostępne najważniejsze funkcje. I jeżeli taki aparat bardzo fajnie nam w ręce leży, to już jest taka przepustka, żeby brnąć dalej w te specyfikacje techniczne. Radziłbym się też również dowiedzieć, czy do danego aparatu możemy kupić gripa, czyli takie pudełeczko na baterie, które możemy doczepić sobie od dołu. Wtedy możemy naraz dwie baterie mieć w aparacie. Te baterie oczywiście starczą nam na dłużej. Oraz jeżeli taki grip ma taką funkcjonalność, to możemy robić zdjęcia pionowo, bez tutaj wykręcania ręki, bo grip nam oferuje drugi spust migawki. Radziłbym się również zorientować, jak wygląda sprawa balansu bieli, ponieważ balans bieli to jest rzecz, którą zazwyczaj mamy na trybie automatycznym, więc fajnie byłoby się zorientować, czy ten tryb automatyczny działa dobrze, czy przypadkiem nie będziemy mieli cały czas zdjęć albo zbyt niebieskich, albo zbyt pomarańczowych, żebyśmy nie musieli po prostu tego postprodukcji ciągle poprawiać. No i oczywiście bardzo fajną funkcją jest manualne ustawianie balansu bieli, które często w tanich aparatach zwyczajnie nie występuje, a przydaje się przy niestandardowych warunkach oświetleniowych. To było tyle, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Natomiast jest jeszcze kwestia filmowania. Obecnie wiele osób używa lustrzanek do nagrywania filmów. I tutaj mniej więcej na podobne kwestie techniczne trzeba zwrócić uwagę, czyli na jakość wideo, na to, czy mamy szumy na wysokich czułościach. Tutaj naprawdę radzę na to zwrócić uwagę, ponieważ wiele lustrzanek na bardzo małych czułościach i w dobrym oświetleniu daje bardzo ładny obraz, ale już przy gorszych warunkach oświetleniowych, kiedy musimy na to większe ISO wejść, po prostu dają nam szumy, które tworzą obraz nieużytecznym. Kolejną bardzo fajną sprawą jest odchylany ekranik LCD, szczególnie kiedy chcemy używać kamery do vlogowania lub robienia filmików do internetu. Wtedy to się bardzo przydaje, możemy zobaczyć, jak wygląda nasz kadr, czy nam się przypadkiem nagrywanie nie zatrzymało i tak dalej, i tak dalej. Kolejną bardzo fajną sprawą jest system ciągłego autofokusa przy nagrywaniu. Jeżeli będziemy mieli odpowiedni obiektyw, na przykład z systemem STM przy Canonach. Filmik na temat systemów autofokusa od Canona znajdziecie w opisie. To wtedy aparat będzie nam automatycznie ostrzył albo na naszą twarz, albo na punkt, który sobie wybierzemy. I zwyczajnie zwiększa to jakość naszych filmików, ponieważ mamy gwarancję, że takie ujęcia będą ostre. Zalecałbym również kupno aparatu, który może nagrywać filmiki w rozdzielczości 4K. O ile dzisiaj jest to taka trochę fanaberia, o tyle obstawiam, że za rok, dwa będzie to zwyczajnie standard, taki jakim teraz jest Full HD. Jeżeli chcecie się zająć filmowaniem trochę bardziej na poważnie, to zalecam sprawdzić, czy na danym aparacie są dostępne płaskie profile kolorystyczne. Na przykład na aparatach Canona możemy wgrać specjalny profil Cine Style. Na przykład na aparatach Sony mamy dostępny profil S-Log, który jest już bardzo profesjonalny. Mamy tutaj bardzo mały kontrast wtedy i mamy duże możliwości przy gradingu. Ostatnią rzeczą, na którą wręcz trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcemy nagrywać filmy, to jest wejście słuchawkowe i mikrofonowe. Przy tym no, to słuchawkowe nie jest aż tak potrzebne jak mikrofonowe. Słuchawkowe przyda nam się do monitorowania, jak nam się audio nagrywa i zadziałania, kiedy na przykład nam się zerwie łączność z mikrofonem, wtedy możemy zareagować, nie będziemy mieli połowy filmiku, powiedzmy, bez dźwięku. A wejście mikrofonowe, wiadomo, no, mikrofony w kamerach są bardzo słabej jakości, a nagrywanie audio zewnętrznie sprawia też czasem dużo problemów i wymaga inwestycji, więc wejście mikrofonowe w kamerze mile widziane. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, to piszcie w komentarzach, ja Wam chętnie doradzę. Ja się z Wami żegnam, cześć!